Hello mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale z Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i tak, pomiędzy odcinkami skoczyłem sobie szybko do miasta, znalazłem arenarię, no i wytworzymy sobie olej na potwory, który nam pomoże przeciwko temu potworowi tutaj licho ze studni. I tak, mamy poszukać teraz śladów. Dlaczego, co tutaj się stało, tak? Mamy poszukać śladów, co tutaj się stało. Więc tak, tutaj mamy pierwsze ślady. Sprawdźmy je. Nie, wróć. Tu są pierwsze ślady, są to chyba ślady krwi. Tutaj też coś jest. Zobaczmy. Został zakuty A. nożem. Zginął na miejscu. Tu Potem był ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne ślady szkielet. krwi, ale nie jego. Dobra, mogę tą księgę podnieść? Nie mogę, ale się świeciła przez chwilę. Ślady po Zbadaj. krwi. Ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze żył. Ślady dłoni umazane we krwi. Małe palce, palce kobiety. Ktoś ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna, walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. No więc tak, wiemy, że zamordowano tutaj Przy jakiegoś studni faceta jest i kolejny kobietę. ślad. Okej, mamy podejść do studni. Widać, południca nie oddala się od studni. Ciekawe, po czym on to widział. Jest tutaj sznur. Plamy po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. A tu musi być okrutna śmierć, taka przez Pewnie ta uduszenie. kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Ten to się zna na tym fachu. Dobra, Trzeba czyli będzie wiemy, że. spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Ja też prawda. Dobra, no to co? Skaczemy tam na dół. Okej. Tu na dole, jak widać, coś jest. Aha, dobra. Zanurkujemy sobie. Bransoleta. Dobra, mamy bransoletę. Tutaj jeszcze coś mi się świeciło. Szkatułka. Dobra, wypłyń. No dawaj, dawaj, dawaj. O, co jest? Okej, gitara. Tutaj mamy wyjście. No hop. Udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. No okej. To co, teraz tam sobie wyjdziemy. Tutaj jeszcze jakieś grzybki to podnieśmy jak najbardziej. Zanurkujmy. W ogóle patrzcie to, tutaj jest złoto. Dobra. To już tędy wyjdziemy sobie na powierzchnię chyba? Nie, jeszcze nie. Tutaj mamy dalej korytarz. Tam chyba tylko było po prostu takie wejście, żeby zaczerpnąć sobie powietrza. A więc spoczko. Da się płynąć szybciej? Przyciskaj X. A no da się. Tylko że wtedy zużywam też więcej tlenu.
Dobra, udało nam się. Jesteśmy na zewnątrz, to Musisz się wynurzmy się. przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Dobra, eliksiru chyba nie ma sensu robić na taką zwykłą południcę. Myślę, że z olejem przeciwko upiorom, no i znakiem Irden sobie jak najbardziej poradzimy. Tutaj jest to ciało. Dobra, może pierw nałóżmy na miecz sobie olej. Dobra, kurde, dalej te samouczki, masakra. No dobra, dobra, starczy. Tutaj też mamy jakiś mieczyk, ale on jest lepszy w sumie. Przeciwko ludziom. No to jest takie zwykłe, przebicie pancerza, tam pisze, dobra, nieważne. Nałóżmy ten olej. No i co, spalmy wtedy to ciało. Tutaj pyk. I bransoleta. Igni. A nagle zielony ogień. I się pokazała nam nasza piękna. Zadziałało. Legenda głosi, że to ta jedna z top modela. Dobra, mamy Irden. Kurde, tego nie mogę go rzucić. Aha, dobra. O nie, ale dostałem wciery teraz. Dobra, szybko, szybko, żeby się nie zregenerowała. Jedna leży. Tu jest druga, leży. No i trzecia leży. Okej, okay. To mamy rzucone i teraz tak, szybki atak i szybki atak. Ładnie. Miałem problem mały z rzuceniem zaklęcia, nie wiem dlaczego, nie chciało mi zaskoczyć. Dobra, weźmy sobie trofeum. Jest to pierwsze nasze trofeum. Jest pierwsze nasze trofeum. Gitara. Dobra. Nie będę tutaj cięcia robił, bo to jest niedaleko. Wskoczymy sobie na płotkę, no i lećmy to oddać. Jedziemy. Do naszego sołtysa. Dyscyplinę. Tego wam wszystkim trzeba. Potem poza odcinkiem ja myślę, że porobię sobie trochę tych znaków zapytania, co tutaj są. I skoczymy sobie. W sumie zaraz zobaczymy też, jakie misje nam zostały. Tutaj. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Że o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda. Może być. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Dobra, dawaj. No proszę, nie myślałem, że ktoś mi kiedyś da posag. Ani ja, żem nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne. No i fajnie. Dzięki temu mamy już nie, więcej kasy, no i prawie jesteśmy coś koło drugiego poziomu. Tutaj zadania poboczne, zaginiony w akcji.
A jest jeszcze jedna misja. Znajdź Duna. Co tam pisze? Dobra, nieważne. 500 metrów to gdzie on jest? Mapa świata. Zobaczmy sobie. Tutaj aż. Tu są jakieś znaki zapytania. Tutaj, ale tu jest teleport, nie? Czy ja się tam mogę przemieścić? Szybka podróż. Nie mogę. To nie jest daleko, to co skoczymy sobie. Przy okazji zaliczymy ten znak zapytania. Albo nie, dobra. Spokój Chociaż. się, Wadger. O. Patrz, jaki grawon zaczepny. Dobra, weźmiemy sobie to, weźmiemy po drodze. No, ja wam chciałem jeszcze tutaj podziękować za bardzo pozytywny odbiór nowej serii na kanale z Wiedźmina. Fajnie, że to się trochę tam ogląda. Zawsze tam jakaś odskocznia od tego Metina. Tędy raczej nie przejedziemy, więc musimy sobie mostem. Ale tutaj zwolnimy, żeby w ten most w ogóle Jest trafił. łódka. 300 metrów. Dobra, mało HP miałem, zjadłem sobie jeszcze trochę jedzenia. Tutaj była ta akcja z Gryfem, jak zapewne pamiętacie. No i co, jesteśmy prawie na miejscu. Tu gdzieś do nich się wskakiwało. Kurczę, nie pamiętam teraz gdzie, ale chyba tam. Zaraz to ogarniemy. Dobra, zejdź z konia. No, wskakuj. Tędy nie, tędy nie. Gdzieś to było. Ja nie pamiętam już wszystkiego niestety. Tu jakiś wilczek. Dobra, weźmiemy sobie Igni jeszcze. Nie. Pyk. No i fajnie. Zawsze trochę do dodatkowego jedzenia. Psie sadło. Tutaj jakieś ziółko. Ach, no i tu jest ten most. Kurczę, tylko. Dobra, wiecie co, ja to sobie zrobię później. Nie będę was zanucał tymi znakami zapytania. Chyba, że chcecie, to dajcie znać w komentarzach. To mówię, zrobimy sobie taki osobny odcinek specjalny, gdzie tam po prostu pojeżdżę po mapie i pozbieram to wszystko. Dobra. Tutaj hop. Tu jeszcze jakieś ziółka do alchemii weźmiemy jak najbardziej. Kręcisz się jak gówno w celu. Ha. To powiedz, jak ty się Często kręcisz? rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiana. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastian bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Trochę brutalna metoda, żeby się do wojska nie dostać. Utnij palec dwa. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie huzar, zeżarłyby mnie żywcem. A ten Słuchaj. ma mordę jak Lambert. Żartuję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed górami i pomóż znaleźć Bastiena. Nie Lambert, Dobrze przepraszam. zapłacę. Eskel, wróć. Pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało.
żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. No dobra. Ale, moi drodzy, tą misję zrobimy sobie w kolejnym odcinku. No i myślę, że po tej misji weźmiemy się za wątek główny. Ja tymczasem się z wami żegnam. Jeszcze raz dzięki za taki pozytywny odbiór pod filmikami moimi z Wiedźmina i tak dalej. No i co, do zobaczenia po prostu w kolejnych materiałach z gry Wiedźmin czy Dziki Gon, jak i z innych. Na razie.